Cześć, cześć, witam Okrzton. Żeby Was nie zanudzać filmikami z całego przeglądu jednego i drugiego ula, taki krótki raport. Ten mocniejszy odkład zostawiam na 7 ramkach. Tam zrobiłem taki mały porządeczek typu ramki mniej odbudowane poszły bardziej na skraj, żeby mi się nie uwiązały na nich z kłębem zimowym. Poukładane już jest gniazdo, zakarmienie dało efekty, jest sporo pokarmu, jeszcze sobie coś znoszą. Także jest ok, matka znaleziona, oznakowana, żebym nie miał problemów z szukaniem jej potem. Paski glicerynowe z kwasem szczawiowym są wyciągnięte. Także jest ok, wydaje mi się, że za tydzień zakarmię znowu dużą dawką, żeby sobie zalewały gniazdo. Na razie coś zbierają sobie z zewnątrz, więc niech sobie zbierają. A drugi ulik. Drugi ulik trochę słabszy. Znaczy słabszy, no na 6 ramkach ustawione, przywiezione na 5 na 6 ramkach. Też paski powyciągane, też gniazdo, nie wiem czy do ułożenia, nie przekładałem tutaj nic, bo tutaj jest w miarę w porządku z wszystkimi ramkami. Jest jedna ramka trochę mniej odbudowana górą, przy następnym dokarmieniu przełożę ją chyba troszeczkę na bok, żeby tak jak w pierwszym przypadku nie uwiązały mi się z kłębem na tej ramce. A tak, no tu pokarmu mają sporo, dwie ramki już takie bardzo mocno zapchane pokarmem, tak, że te już tak na zimę mają już sporo i na teraz też mają już sporo, ale też za tydzień zrobimy zalewanie gniazda, tak żeby już było wszystko przygotowane, dostaną dużą dawkę syropu. No i tyle, i tak to wygląda. Tutaj też matka znaleziona dzisiaj dobry dzień do znajdywania matek. Dość szybko się matka znalazła, wpadła w oko, złapana, zaznaczona opalitkiem zielonym. Tak jak i tamta, bo 2024 rok to kolor zielony. No i tyle. I dzięki wielkie za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za łapki w górę. Zapraszam dalej do subskrybowania kanału. Na pewno coś się będzie ciekawego działo. Tak jak widzicie, i rower, i pszczoły, i działka. Także na pewno coś się będzie działo. Bardzo dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, za oglądanie, za dobre słowo. I trzymajcie się i zapraszam dalej do oglądania mojego kanału. Hej, hej.